Te cechy potrzebne są również współczesnemu człowiekowi dzisiaj. Drodzy uczniowie, niech wasz patron będzie przykładem w poszukiwaniu i odkrywaniu świata. Wam, drodzy nauczyciele, życzę, aby wyzwania i doświadczenia przynosiły wam satysfakcję. Życzę wszystkim, abyśmy potrafili być koleżeńscy, bezinteresowni, solidarni, umieli przebaczać i hojni w działaniu. To w działaniu może powiem, że my młodzi ludzie, którzy nie wiemy, co czeka nas w przyszłości, ale ja już mając, przyznam się, 47 lat, już troszeczkę wiem, co to życie znaczy. Także życzę wam, abyście właśnie byli hojni w tym działaniu. Potrafili zawsze znaleźć drogę, która będzie was prowadziła do celu. A tą wiedzę, którą tu dzisiaj właśnie czerpiecie z tej wspaniałej szkoły, którą my się wszyscy nią szczycimy i chwalimy, była dla was właśnie kuźnią talentów. Tych talentów, które w życiu sobie poradzą w późniejszej, przyszłym czasie. Chciałoby się powiedzieć, że wszyscy na pewno ten swój cel osiągniemy w mniejszym czy większym stopniu. Ale trzeba być też uczciwym, że i z was ludzie wyrosną naprawdę, co dzisiaj my o tym nie wiemy. Tak właśnie jak to było niemal 500 lat temu, jak Mikołaj Kopernik właśnie zrobił to, co zrobił, pokazał właśnie ludziom, że jest tak, a nie inaczej. Tak życzę wam właśnie, abyście wy dziś tutaj jak najbardziej, najsumienniej czerpali tą wiedzę, która się przełoży na wasze dobro i wasze sukcesy zawodowe w przyszłości. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim. Panie dyrektorze, też wręczę. Pozwoliliśmy sobie razem z panem burmistrzem, ja może pokażę Księgę Cudów Polski, a pan burmistrz Europy, także być może jeszcze ktoś świata weźmie, ale to może w przyszłości. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi i panu przewodniczącemu za wystąpienie. Myślę, że w szkole książka się na pewno przyda. A panie z biblioteki będą zadowolone, że będą mogły do rejestru kolejny wolumin wpisać gdzieś tam. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę o wręczenie przez dyrektora pana Pawła Donderowicza i wicedyrektora panią Ewę Szymczak dyplomów uczniom za sukcesy w konkursach. Szanowni państwo, drodzy uczniowie, żeby tradycji stało się zadość, to wręczymy teraz, rozpoczniemy wręczanie dyplomów od konkursu, dyplomów za udział w konkursie Wiedzę o patronie. Dyplom dla Aleksandry Szymczak za zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie Wiedzę o patronie. Dyplom dla Dominiki Skokowskiej za zajęcie drugiego miejsca w szkolnym konkursie Wiedza o patronie. Dyplom dla Marii Garczyńskiej za zajęcie trzeciego miejsca w szkolnym konkursie Wiedzy o patronie. Dyplom otrzymuje Martyna Szyjkowska za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym. Nasz patron Mikołaj Kopernik. Bardzo proszę, Martyna. Martyna jest obecnie w poczcie, także później sobie odbierze. Dyplom dla Magdaleny Andrzejewskiej za zajęcie drugiego miejsca w konkursie plastycznym. Nasz patron Mikołaj Kopernik.
dyplom dla Anny Gliniewicz za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie plastycznym, nasz patron Mikołaj Kopernik. Poprosimy teraz Norberta Nawrotka. Myślę, że Norbert zostanie tutaj przez dłuższą chwilę, ponieważ tych dyplomów jest troszeczkę więcej, tak jak powiedział pan dyrektor, niż było w klasie pierwszej i drugiej. Dyplom dla Norberta Nawrotka za uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu matematycznego. Dyplom dla Norberta Nawrotka za uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu fizycznego. Dyplom dla Norberta Nawrotka za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2015. Dyplom dla Norberta Nawrotka za udział w ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej dla gimnazjalistów pod patronatem małżonki prezydenta RP, pani Anny Komorowskiej. Dyplom dla Norberta Nawrotka za zajęcie drugiego miejsca w szóstym międzygimnazjalnym konkursie wiedzy matematyczno-fizycznej organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Kolejny dyplom dla Norberta oczywiście za zajęcie drugiego miejsca w powiatowym międzygimnazjalnym konkursie matematycznym Matematyka na budowie. Dyplom dla Norberta Nawrotka za uzyskanie tytułu Matematyk Roku klas trzecich. Dyplom dla Norberta Nawrotka za uzyskanie tytułu Fizyk Roku klas trzecich. Przeczytam może teraz osiągnięcia i dyplomy, które będą dla Martyny Szyjkowskiej. W tym momencie Martyna jest w poczcie sztandarowym i nie może z oczywistych względów tutaj do nas podejść. Dyplom dla Martyny Szyjkowskiej za uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu języka polskiego. Dyplom dla Martyny Szyjkowskiej za udział w etapie wojewódzkim oraz zajęcie pierwszego miejsca w etapie powiatowym ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Dyplom dla Martyny Szyjkowskiej za zajęcie pierwszego miejsca w etapie dekanalnym konkursu wiedzy religijnej diecezji włocławskiej. Dyplom dla Martyny Szyjkowskiej za uzyskanie tytułu biolog klas trzecich. Dyplom dla Martyny Szyjkowskiej za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na prezentację multimedialną Miasto, które chciałbym zwiedzić w Wielkiej Brytanii. Dyplom dla Martyny Szyjkowskiej za zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie geograficznym Góry Świata. Dyplom dla Martyny Szyjkowskiej za zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie wiedzy o książce i bibliotece Bibliofil Roku. Poproszę teraz Adama Kondraciuka. Jest Adam dzisiaj? Dla Adama Kondraciuka za udział w etapie rejonowym wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Dyplom dla Adama Kondraciuka za udział w drugim etapie ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego. Dziękuję.
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie English Ace otrzymuje Adam Kondraciuk. Adam uzyskał w tym konkursie 72,32% punktów możliwych do uzyskania. Jest to piąte miejsce w województwie wielkopolskim, 78. miejsce w kraju. Poprosimy teraz Patrycję Kopeć. W poczcie. Dyplom dla Patrycji Kopeć za zajęcie pierwszego miejsca w etapie szkolnym konkursu wiedzy religijnej diecezji włocławskiej. Brawo. Poproszę Wiktorię Majewską. Wiktoria otrzymuje dyplom za uzyskanie tytułu najlepszy chemik klas trzecich. Bardzo proszę. Kamil Łukasiewicz, poproszę. Nie ma dzisiaj Kamila? Dobrze, w takim razie odczytam tutaj treść tego dyplomu. Dyplom dla Kamila Łukasiewicza za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie.